Po zalogowaniu się na swoje konto Google klikamy tutaj w kwadraciki. Przeciągając paskiem w dół odszukujemy ikonki z tablicą. To jest właśnie ta ikonka. Klikamy w nią i za chwilę pojawią się wszystkie tablice. Tablice, tak jak widać, należące do kogokolwiek. Tutaj należące do mnie. Tablice tylko dwie. Chcę utworzyć kolejną, więc klikam przycisk Dodaj. Pojawia się za chwilkę biała karta. Nadaję nazwę tablicy, ponieważ to będzie nasza wspólna tablica, nazwę ją Jajko. I teraz co mogę zrobić? Mogę zwiększyć jej widoczność, mogę ustawić tło. Tak jak widać, mamy tutaj linie, kratki. Ja wybiorę to ciemne, będzie bardziej widoczne. No i tutaj, tak jak na większości tablic, mamy narzędzia. Możemy też pobierać z komputera i dodawać obrazy. Tworzyć notatki. Ja w tej chwili pokażę tworzenie notatek. Grupa. Klas pierwszych. Pierwsza notatka jest dodana, ponieważ za chwilkę zaproszę Was do współpracy. To tutaj poproszę, żeby wszystkie panie z klas pierwszych utworzyły notatki ze swoim imieniem. W ten sposób podzielimy się na grupy i zobaczymy, jak te grupy liczebnie będą wyglądać. Tworzę kolejną stronę dla klas drugich, czyli znowu klikam w karteczkę, może zmienię teraz kolor. Powiększę. Zawsze taką notatkę klikając tutaj mogę edytować, powielić, usunąć. I dla klas trzecich znowu ustawiam tło. Tworzę notatkę. Nie było chyba zielonego koloru. Wiem też, że są panie ze świetlicy. Ta karta będzie dla nich. I teraz tak, moja tablica składa się z czterech kart. Za chwilkę poproszę panie o dołączenie do grup. Co mogę zrobić? Co muszę zrobić? Muszę udostępnić tę tablicę, więc kliknę sobie tutaj. I wybiorę każda osoba mająca link. Tutaj muszę zmienić na nieprzeglądający, tylko każda osoba mająca link będzie edytorem, więc wybieram tę opcję. Link został zaktualizowany, kopiuję ten link i udostępniam w trakcie naszego spotkania.
To wszystko.